to była największa loteria w historii totalizatora sportowego i też powód tej loterii był wyjątkowy. Nie chodziło tylko o nagrody, chodziło o to, żebyśmy wygrali zdrowie, żebyśmy wygrali bezpieczeństwo dla siebie i dla naszych bliskich. I z tego jesteśmy dumni, że mogliśmy być organizatorem takiej loterii. W loterii wzięło udział 4 400 000 osób. Co ciekawe, wzięło również udział 31 stulatków, w tym najstarsza osoba, która urodziła się w 1913 roku. To naprawdę przejaw wysokiej odpowiedzialności, z tego się bardzo cieszymy i gratulujemy. Większość osób, które wzięły udział w loterii, to kobiety. Dla totalizatora sportowego organizacja tej loterii to było wyjątkowe wyróżnienie, ale też bardzo duże przedsięwzięcie, dlatego że mieliśmy bardzo niewiele czasu na zorganizowanie tej loterii, a ona była największą w skali totalizatora sportowego. Natomiast wszystko udało się, cieszymy się, że udało się wygrać nagrody i dla wielu osób udało się wygrać zdrowie. Każda osoba, która się zaszczepiła, niech przekona osobę, która się nie chce zaszczepić, tylko jedną. Prosta sprawa, 1+1. Proponuję taką wersję, w taki sposób, dlatego, bo ten sposób jest najważniejszy. Rekomendacja. Rekomendacja jest zawsze najważniejsza. Jeżeli ona będzie z lekarzem, to jeszcze lepiej. Przede wszystkim dajmy sobie tą szansę. Spotkajmy się, porozmawiajmy, dlaczego warto się szczepić. Bo mam wrażenie, że 20, może 30% osób, które się nie zaszczepiło, to nie są ludzie, którzy nie chcą tych szczepień, tylko z jakichś względów się boją trochę albo nie wiedzą, co mają zrobić. Przekonajmy ich wspólnie, przekonajmy ich wiedzą, ale równocześnie też naszym doświadczeniem. I przekonajmy także liczbami. 93% osób, które trafiają do szpitala dzisiaj, to są osoby niezaszczepione. I umiera blisko 97% osób, które się nie zaszczepiły. To jest proste. Trzeba się szczepić. Pierwsza dawka, druga dawka i trzecia dawka przed. Moje zgłoszenie było zupełnie przypadkowe, bo w momencie, kiedy usypiałam córkę, zobaczyłam reklamę w telewizji i tak, że tak powiem, skorzystałam z chwili i wypełniłam formularz zgłoszeniowy. Była to zupełnie niespodziewana informacja i, że tak powiem, z tego wszystkiego aż wyszłam ze sklepu z pustymi rękoma, bo nie zapomniałam całkowicie, co mam kupić.